Jak? Jest mało powietrza, ale tylko u dołu. U góry jest dobrze. Bierze teściowa rower, dzień wygląda przez okno, mówi tak: mamusia, mamusia, to gdzie jedzie? A mówi: na cmentarz. A rower to kto przyprowadzi? Rozdają opaski, które będą identyfikowały uczestnika do losowania nagrody. O! O! Nocny rajd pogranicza. Impreza jest finansowana przez pana starostę bielskiego Mariusza Filipiuka i Radę Powiatu Bielskiego oraz Gminy Słowatycze. W tej chwili zgromadziło się już tutaj na placu przed Urzędem Gminy Słowatycze ponad 40 osób. Myślę, że to jest około już 50 w tej chwili. Jeszcze kilka minut poczekamy i będziemy ruszać w trasę po naszych pięknych nadburzańskich terenach. Trasa nie jest zbyt długa, nie jest bardzo taka forsująca. Będzie to pomiędzy 30 a 35 km. Także myślę, że będzie to satysfakcjonujące dla każdego. Zobaczymy wszystkie najpiękniejsze miejscowości gminy Słowatycze, miejscowość Słowatycze, miejscowość Jabłeczną, Mościce Dolne, ale również Zańków i Krzywowulkę. Na koniec ognisko, miejsce rekreacyjne nad całym Bugiem Altana. Tutaj jest to miejsce otwarte, każdy może tutaj przybyć, posiedzieć nad Bugiem, posłuchać się nadburzańskiej przyrody, posiedzieć przy ognisku i odpocząć. Potwierdza się znane powiedzenie, że Słowatycze na rower to jest wymarzona gmina. Na rower, na kajak, do odpoczynku aktywnego jak najbardziej. Panie dyrektorze, pan korzysta z ostatnich dni wakacji. Jak to u pana wygląda z tym rowerem? Chciałbym wykorzystać tak aktywnie te ostatnie dni wakacji. Chciałbym, żebyśmy troszkę tutaj pojeździli, troszkę się zmęczyli, spocili, no a poza tym miło spędzili czas. W szkole rowery, dojazd uczniów, ale i też być może zajęcia dodatkowe, albo nawet wycieczki rowerowe. To też forma edukacji Słowatycze? Oczywiście, że tak. Mamy wychowanie komunikacyjne u nas w szkole i wszyscy uczniowie, którzy mają odpowiedni wiek, posiadają również kartę rowerową. A czy uczycie uczniów o tym, że gmina Słowatycze to gmina dobra na kajak, ale również dobra na rower? W same miejscowości, które dzisiaj będziecie odwiedzać, to są miejscowości ciekawe i piękne. Oczywiście, planowany jest połączony taki wyjazd w jedną stronę rowerem, w drugą kajakiem. No niestety pandemia nam troszeczkę to skomplikowała, ale myślę, że do tego wrócimy, jak wyzdrowiejemy. Jaki rower jest do tego potrzebny? Jaki jest najlepszy? Jaki ma dyrektor rower? No oczywiście światło z tyłu, światło koloru czerwonego, z przodu koloru białego lub żółtego. Sprawny hamulec, jeden co najmniej, dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy. To są najważniejsze rzeczy. No i jeszcze kamizelka odblaskowa, ewentualnie co inne jakieś, prawda, odblaskowe elementy. Że proboszczu, również i ksiądz znalazł czas na to, żeby się wybrać rowerem i wspólnie z mieszkańcami gminy Słowatycze i turystami pojechać no właśnie w trasę w gminę Słowatycze. No tak, prawdę mówiąc, przed chwilą wyszedłem z kancelarii i to jest też taka forma relaksu, rozrywki. Ja myślę, że i dobrego przykładu. Stara zasada mówi, przykład idzie z góry, więc proboszcz nie może być gorszy. Więc na tej zasadzie też, no ale też ja by towarzyszyć swoim parafianom przy takiej właśnie wyprawie. Często parafianie widzą księdza proboszcza pędzącego rowerem? W miarę. Raz, dwa razy w tygodniu. Także, ale ja to jeżdżę z różańcem, także nie nudzę się nigdy, więc to mi wystarczy. Wyposażenie roweru księdza proboszcza, to jakie jest takie najbardziej ciekawe? Różaniec. Różaniec na kierowniku, kask, przykład idzie z góry, a są tutaj tak przykre doświadczenia w historii parafii, że myślę, że to jest wskazane. I myślę, że to powinno być już dawno wprowadzone, aby wszyscy jeździli w tych kaskach, kamizelkach. To dla kierowców jest naprawdę bardzo, bardzo i potrzebne dla rowerzystów również, nie, ale dla kierowców, którzy jadą. Niedawno byłem z ministrantami na takim challenge'u, więc gdy grupa jechała w kamizelkach,
i jechało za nami kilka samochodów i nikt się nie odważył, aby wyprzedzić. Także ten kawałek od kościoła do skrzyżowania w kierunku przejścia granicznego wystarczył, aby odprowadzili nas bezpiecznie i to myślę, że też działało.